Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Po krótkiej przerwie, ale już na szczęście jesteśmy. Jesteśmy teraz na nowym programie, bo będę nagrywał teraz przez GeForce Experience od mojej karty graficznej NVIDIA, więc będzie troszkę inaczej, może łatwiej. I dzisiaj nie jest to ani real life, ani nic, tak, nic innego. Jest to po prostu GTA na modach. I gdzieś tu leci helikopter, który mi przeszkadza. Tutaj jest helikopter, dzień dobry. Ja może was na dół, panowie, dam, bo mi troszkę przeszkadzacie tutaj. O, proszę. Radźcie sobie. I dzisiaj mam modyfikację. Troszkę inną niż planowałem mieć, ponieważ chciałem dzisiaj na odcinku pokazać Enchanted Combat, nie, Enchanted Melee Combat od Jedi Josha, taką modyfikację, która ma nowy system walki, gdzie wiecie, można robić różne pchnięcia i różne tego typu rzeczy, ale no niestety ta modyfikacja jest. Na początku właśnie myślałem, że to przez stare, w sensie, że miałem za stare sterowniki karty graficznej, ale to jednak nie jest przez to, tylko przez to, że modyfikacja jest po prostu za stara i nie działa na tą wersję gry i po prostu podczas ładowania grę totalnie wywala do pulpitu i nic się nie da z tym zrobić. Także muzyki nie ma wcale. I dzisiaj mam też modyfikację związaną z animacjami walki, która trochę ulepsza właśnie tą walkę w GTA na różnych trybach, czyli oczywiście walkę ręczną, na jakieś tam maczety czy inne rzeczy, i zmienia też trochę animacje, jeśli chodzi o broń palną, ale to wszystko wam dzisiaj pokażę w tym odcinku. I dzisiaj sobie z tym Jaguarem zaczniemy i pewnie zaraz z nim skończymy, bo się zniszczy. Także możemy sobie wyskoczyć na miasto, dosłownie. I mam nadzieję, że nie upadniemy na dach. O, patrzcie, jaki skill. Co prawda samochód już nie jest taki zdatny do jazdy, bo tylnie koło już nie skręca. Ale to nie jest żaden problem, bo przecież możemy sobie zespawnować jakiś samochód poprzez menu. I to nie jest w ogóle żaden problem. Myślę, że jakiś muscle car będzie dobry. Nie wszystkie mi działają, bo nie mam modyfikacji takiej, które uzupełniającej, ale spoko. Może być to na przykład... co by to sobie wybrać? Gauntlet Classic, on pewnie nie działa, co nie? O, ten. Ten wygląda fajnie. Okej, nie ma muzyczki. Rejestracja może być w sumie menu, bo mi to nie przeszkadza. Nawet fajnie lata. W sensie taki driftowy jest mocno ten muscle car. Jak widać, ma po prostu pewnie mega dużo mocy. I tak, nie chciałem zaczynać w nocy odcinka, tylko wolałem bardziej przy zachodzie słońca zacząć, ale no cóż, nie zawsze się tak da. No to mam godzinę pierwszą, tak zmieńmy na 8 może. Jest tam pewnie, która 8:30. No to wyjeżdżamy sobie na miasto rano i będziemy coś tam działać. Nie wiem, gdzie najlepiej będzie się bić. Myślę, że tutaj. No teraz mnie uderzył, już mi zarysował samochód, masakra. Mogłem sobie jednak opancerzoną kurumę chyba wziąć, ale nieważne. Bo tutaj powinni być tacy ludzie, tacy wiecie, którzy będą cię chętnie bili. Bo na plaży są jeszcze takie, tacy faceci, co się lubią bić. Tacy, wiecie, co na siłowni trenują. To zawsze z nimi się lubiłem bić. Ale to... ale to potem. Teraz chcę właśnie z tymi gangusami się tu pobić. I tutaj widzę chyba kandydata na pierwszą walkę. O, akurat jesteś tym obok naszego domu w real life'ie z ciotką, co mieszkamy. Ten koleś wygląda na kogoś, kto będzie się chciał ze mną bić. Siema, kościół. Już! Gościu! Widzicie, nowe ciosy są.
Dodane. Ło. Ej, dobra, już. Starczy. O, unik zrobił. O, ale mnie cios zadał. Dobra, go się zadał. Coś mi uniki nie działają. Tak jak on. O, zrobiłem unik fajny. O. Wiecie co, ja może zrobię taką krótką przerwę, żeby ściszyć trochę grę, bo strasznie głośno jest. Nie wiem, czy tylko dla mnie, czy dla was też, ale... Dobra. To gra trochę ściszona jest. W ogóle jeszcze jeden się przyczepił, nie wiem po co. Gościu, spadaj, co? Niepotrzebny tu jesteś. No, w dwójkę, no masakr, no dwóch na jednego, banda łysego, a ja akurat teraz jakimś łysym się bije, ten się doczepił. Gościu, dosyć mam ciebie. Jak widzicie, Franklin teraz trzyma pistolet w jednej ręce. Gościu, ty miałeś tu zostać, jeśli miałem z tobą bić. Także animacja pistoletu też jest zmieniona. Jeśli chodzi o tego Akacza, który jest nazywany karabinem szturmowym, też Franklin go teraz inaczej trochę trzyma. Nie wiem, jak to jest z innymi broniami. Granat, tak samo jest granat, się mogło zmienić. Strzelba, shotgun. Shotgun jest tak samo. Snajperka też się nie mogło za wiele zmienić. Poczekajcie na chwilę, bo pies coś kombinuje. Dobra, już jesteśmy z powrotem. Tutaj ratownicy medyczni przyjechali przed chwilą. Eliko, możesz trochę ciszej nagrywam, jakby co, dobra? Dobra. Dzięki. Przed chwilą właśnie przyjechali ci i powiedzieli po angielsku ładnie, że oczywiście zrozumiałem, bo się mogę pochwalić. Powiedzieli, że niestety go stracili, no ale co mieli zrobić, jak ich powystrzelałem? No trudno. Mam też w planach nagrać taką jedną modyfikację odnośnie napadu na bank Fleka. To jest taki dosyć fajny modzik, na którym można sobie się fajnie dorobić, jeśli chodzi o jakiś początek gry czy coś. Bo nie jest on jakoś specjalnie trudny, tylko jeśli chodzi najtrudniejszą rzeczą dla takich nowych graczy na początek gry może być ten pościg policyjny. Dobra, gdzieś tu... Pojedziemy w sumie teraz do tych gości na plażę, bo oni tam mogą być bardziej chętni. Jak widzicie, teraz mam czyste GTA. Mam tylko dwie modyfikacje wgrane, żeby nie obciążać karty graficznej, bo jakby obciążać tą kartę to też nie tak fajnie. Jak miałem na serii z Real Life'a, mam tam kilkadziesiąt modów, to lipa trochę, nie? I czasami może trochę lagować, albo nawet wywalać grę. A to teraz mam pack file, coś tam i jakieś tam modyfikacje, które tam podobno chronią grę przed crashami i może działa, bo jeszcze mi nie wywaliło. Dobra, muszę sobie naprawić ten samochód, bo coraz bardziej go niszczę. Dobra. Teraz jedziemy sobie właśnie na plażę do tych gości, z którym... I to są tacy ludzie, to jest pewne, że się będą z sobą chcieli bić, nie? Bo oni zawsze się chcą z tobą bić. Tylko, że musisz najpierw ich chwilę pozaczepiać, żeby się potem z tobą zainteresowali, ale jak już pokonasz tego jednego z nich, to reszta zacznie uciekać, nie? Bo już będą wiedzieć, że lepiej nie zadzierać z tobą, nie? Właśnie... Ale teraz mam taką modyfikację, że raczej nie powinni uciekać, bo to jest taki mod dodający też trochę odwagę tym ludziom. I jest tak, że jak pobijemy jakąś osobę, to się nie kończy jej śmiercią. Śmiercią, tylko że jakby to jest zaliczane jako po prostu knockout i że ta postać po chwili stanie, nie? Żeby ją zabić, to musimy ją faktycznie albo tam nożem pociachać, czy czymś takim, albo zastrzelić, nie? Dobra, nie wiem po co ja tak szybko wysiadłem z tego auta, bo to w sumie nie jest tak blisko. To musimy jeszcze chwilę sobie pojechać. Bo to jest kawałek dalej. Może kamerkę mam dobrze ustawioną? Widać mnie chyba. Dobra, jedziemy.
ale ten samochód ma po prostu masakryczną moc. Teraz sprawdzimy, czy na tym fabrycznym ustawieniu silnika będzie mógł, wiecie, do góry pójść. No, coś tam, mało, ale widać, no, ma dosyć dużą moc. Dobra, ta trzeba będzie chwilę plażą pojechać. Zobaczymy. A i w ogóle piszcie w komentarzach, czy wy tam też jak mocno oczekujecie tego GTA 6, bo ja już tak wkurzam na tego Rockstara, że cały czas robią te ulepszenia jakieś do GTA 5, a tak naprawdę nie robią z tym nic, tylko wypuszczają na nową generację konsol. I no masakra, no jak widzę, że ludzie już, moderzy zaczynają sami robić swoje własne GTA 6 w GTA 5, w sensie pod kątem shaderów jakiś, to po prostu masakra, bo większość producentów gier robi tak: wychodzi nowa generacja gier, powiedzmy, pyk, macie nowego NFS-a na nową generację konsol. A co robi Rockstar? Wypuszcza GTA 5 na nową generację konsol już od 2013 roku. Więc no trochę słabo. Dobra, z którego by tu zaczepić? Może tego, co robi pompeczki. Okej, od razu knockout poleciał? Tak szybko? A nie, jeszcze nie, dobra. Ej, mnie chłop powalił! Jeszcze mnie skopa. Dobra, chodź tu, gościu. Okej, teraz już będzie knockout, myślę. A nie, jeszcze chłop żyje. Ale można tu też porobić jeszcze takie, wiecie, takie walki na ringu gdzieś. Ty, ja już dwa razy na ziemi. Już remis, jeśli chodzi o położenie jest. Gościu! Koleś jest mocny. Ale ciosa mu sprzedałem. Co jest? Ja już 3 razy na ziemi leżę, no masakra. O, pierwszy knockout mamy. Dobra. To wygrywam na razie, można powiedzieć. Ale koleś wstanie, ja to wiem, że wstanie, bo ja w niego wierzę, że on wstanie. Wstał, dobra. Ale ja chcę, żeby leżał jeszcze. Jaką szarżę zrobił chłop? Co jest? Jaki koleś jest dobry. Dobrze, że ja mam godmoda, bo już bym dawno umarł. Co jest grane, jak się odpalił w ogóle? Ej, gościu, nie przesadzaj, dobra? Nie przesadzaj. Wystarczy już, naprawdę. Dobra, dawaj. O, dobra, leży znowu. Ale to nie był jeszcze knockout, co nie, to nie był jeszcze knockout. Ej, no już, nie odpalaj się tak. Okej, gościu. Jak widać, te wszystkie postacie niezależne NPC mają właśnie lepszą inteligencję pod kątem walki, a nie tak, że większość tych właśnie pedów, jak je zaatakujecie, to zaczynają uciekać, nie? Bo to było dosyć słabe, no. Co chcesz? No cześć. Jak chłop robi te ataki? Ja cały czas nie ogarniam tej modyfikacji, nie? Bo ja nie wiem, jak oni robią te ataki, te wszystkie takie szarże różne, nie? No nie mogę, no jak się koleś odpalił, jeszcze mnie dobija. Ale dostał lepę teraz. Dawaj, gość, leżysz po tobie. Dobra, nie, już. Dobra, gościu, dawaj teraz. Ale unik zrobiłem, dobra, koleś leży. Teraz można go poskładać. Dobra. Okej, leży znowu, fajnie. Ale w ogóle fajnie jest też zrobione to, że te wszystkie postacie mogą gracza właśnie pokonać tak, żeby właśnie na ziemi leżał, nie? To też jest mega fajne. I no, jak pojawi się nowa wersja tej modyfikacji od Jedi Josha,
To na pewno to nagram, bo to jest po prostu masakrycznie dobre, nie? Z tego co widziałem na tych trailerach wszystkich i innych takich. O, ten cios też był dobry, ten cios też był dobry. Tylko musiałbym więcej szczegółów poznać, czy na pewno jest skuteczny ten punkt, w który Franklin też uderzył. Takie kopniaki to... O, no... No ciosy w głowę zazwyczaj wszystkie są dobre, ale no... Jeśli chodzi o takie ciosy w ciało, to... To nie zawsze, nie? Dobra, chodź gość. O, ale cios. Ja chcę się nauczyć tych wszystkich kombinacji ciosów, nie? To musi być coś pięknego tak wszystkich pokonywać, nie? Dobra, gość, wstawaj. Chcę się pobić jeszcze. Ło. Wstawaj. Ja mu wstać nie daję. Dobra, zostawimy może już tego gościa, co? Już chyba go nie będę męczył, nie? Chyba, że on sam chce się męczyć. Ej, gościu, już. Ja ci dałem spokój, dobra? Oho. Odpalił się tryb zabójcy. Ej, przestań mi borować w fotelu, co? Dziękuję. O, ten koleś sobie odpuścił. Temu też takiego gonga od tyłu walnę. Dobra, ale cios. O, len dostał teraz. Dokąd z tym idziesz? Ej! Wiesz, że i tak po to wrócę? No, do ciebie mówię. No, lepiej zostaw. O, tymczasem nasz ulubieniec poszedł sobie poćwiczyć. A ja mu teraz takiego leponga walnąłem w głowę. I nie mogę go uderzyć, nie wiem dlaczego. Ale ten koleś mnie już zaczyna trochę wkurzać. Dlatego myślę, że się z nim rozprawimy. Pistolet zwykły, pociski pełnopłaszczowe, pistolet bojowy, pistolet 50, pukawka, wersja druga, ciężki pistolet. Pistolet 50 wygląda jak koks, więc z niej skorzystam. No poszedł na 4 strzały, z tego co widzę. Dobra, już tego nie będę męczył. Ten koleś będzie dobry. Bo z podobnym gościem walczyliśmy tam wtedy u tych gangusów. O. Dawaj gościu. Dawaj. Wstawaj. Wstawaj. O! Fajna kombinacja ciosów poszła. Wstaniesz czy nie wstaniesz? Wstał. Dobra, dawaj. Ale myślę, że ta modyfikacja jest po prostu idealna na Trevora, nie? Trevor z tego jego umiejętnością walki to musi być coś pięknego w połączeniu z tą modyfikacją. Zobacz, sprawdźmy może nóż. Chodź gość. Ej, nie uciekaj! No dobra, jak ty już nie chcesz, to cię męczyć nie będę, nie? Ten się widzę tutaj tak fleksuje mięśniami, to chodź może ty. Oj, sorry, przepraszam bardzo. Już uciekasz? Co z tobą? Co z wami jest nie tak, panowie? Co ja mu zrobiłem tak średnio? Średnio było widać, co ja mu zrobiłem, ale... Wstaniesz, gościu? Ja cię potrzebuję, a odcinek nagrywam. Halo? Proszę pana. O, no teraz to już nie wstanie chyba. To tego gościa może weźmiemy, co? Okej, dostał gdzieś w brzuch. Okej, dostał gdzieś coś tam gdzieś. Ale pchnięcie nożem dobre było. No to było dobre akurat, no. Ale goleś wstaje dalej, mocny jest, mocny zawodnik. Noże odporny. Chodź tu.
No fajne to było, fajne. No te szarża nożem była dobra akurat. Była dobra, była dobra. A i możecie się spodziewać niedługo jakiegoś vloga fajnego, ponieważ będę wyjeżdżał do Niemcowni. Więc myślę, że nagram tam jakiegoś vloga. Bo pojechać gdzieś i vloga nie nagrać to trochę słabo. Dobra, następną rzeczą, jaką sobie sprawdzimy, będzie... Co? Maczeta. Ten koleś wygląda, jakby był... Jest taką krechą teraz przeciętą. O, ty, dobra, maczeta jest dobra. Maczeta jest dobra. Dobra, teraz Franklin stał się kibolem na meczu. Po meczu właściwie. Dobra, maczeta jest kozacka. W ogóle nie ma cooldowna, jeśli chodzi o... jeśli chodzi o właśnie uderzenia, więc następną rzeczą, jaką sobie sprawdzimy, będzie, nie wiem, baseball może być dobry. Franklin, jak ty trzymasz tego baseballa? Czekaj, robimy restart. Ty, no tak jakoś trzyma, może jest jakaś ulepszona animacja. Chodź, gościu. Ale dostał po głowie. Chodź. O, dobra. Dobra, dobra. Nie doceniałem tego kolesia. Ale no taki średni bym powiedział, taki średni. Taki bardzo średni. Ale proszę pana, proszę nie uciekać. Ja na odcinek testuję tylko. Proszę pana. A ten już dwojna policja, ale to w ramach testów jest. Ja modyfikację, proszę pana, testuję tylko. Nie, ten baseball taki średni bym powiedział. Łom. Łom może być ciekawy. Ale to taki... Ciągle ten sam atak, taki... Ale kij golfowy. Okej, no tego to się nie spodziewałem. Okej, leży koleś. I... Wstanie czy nie wstanie? Powinien wstać, no. Powinien wstać, no. Kto by nie wstał po uderzeniu łomem? Każdy by wstał. Przecież to... Logiczne, przecież każdy wstaje po uderzeniu łomem. Kto by nie wstał? No nie wstanie. Można się było w sumie tego spodziewać. W ogóle tutaj zauważyłem taką fajną... Medycy. Medycy. Dzień dobry. Ja totalnie nie wiem, co się stało z tym panem. No widziałem tylko, jak się przewracał, nie? Dobra, zostawię was w spokoju już. Tutaj mamy jakąś korwetę fajną. To myślę, że sobie ją weźmiemy. Tylko alarm się odpalił, okej. Tylko włącz radio. Włącz radio. Włącz radio, dobra. Wyłączyłem radio. Pojedziemy sobie teraz może w jakieś fajne miejsce. Czyli na przykład pojedziemy sobie... No może nie tak daleko. Gdzieś, gdzie można by fajnie zakończyć odcinek. Na lotnisku. Czy w dokach może? Doki czy lotnisko? No to jest pytanie i nie znam odpowiedzi na nie. Albo w centrum gdzieś? Wiem, co zrobimy. Urządzimy sobie oficjalną walkę na szczycie Maze Banku. To jest, myślę, że dobry pomysł. Myślę, że to nie będzie taki pojedynczy film, nie? Bo ta modyfikacja wydaje się dosyć ciekawa. Więc powinien być jeszcze jakiś. Dobra, teraz trzeba po prostu jakiegoś człowieka tutaj pojawić. Może być jakiś koleś z gangu. Casino Quest. Gang Mail Import Export. Nie, z prisonerem jakimś się będziemy bić. O, taki co ma czachę na plecach.
Może być, może być. Tylko odłóż ten nóż, to na pięści będzie warto, dobra. Dobra, stary, słuchaj. Ty co tu chcesz? Spadaj. No tak. Słuchaj, będzie to walka finałowa. Kto wygra, ten wygra. Dobra, inaczej. No to już głupio brzmi. Ten, kto wygra tą walkę, ten bierze tą korwetę, która jest totalnie moja, wcale nie pożyczyłem jakiejś osobie z parkingu. Więc co, goście, gotowy jesteś? Ja myślę, że jesteś gotowy. Wstaniesz? Dobra, dawaj. Co? Nie będziesz się bił? Halo? Proszę pana. Gość chyba nie chce się za bardzo bić. Spoko, zarazę coś na to. Nie ma problemu. Skoro nie chcesz się bić. To cię wykluczam z programu teraz. A nie, jednak chcesz. Dobra, dobra, dobra. Już. W sumie to i tak wygram tą walkę, bo mam Gormoda. Chyba, że mi koleś rzuci z budynku. Ja bym nie chciał tego. Dobra, koleś jest dobry. No tak, w sumie jest koleś z więzienia, to czemu ma być zły? Dobra, dobry jest faktycznie. Okej. Ten helikopter będzie nas tutaj filmował. Okej. To się robi coraz bardziej niebezpieczne. O! Dobra, muszę go zrzucić z budynku. Bo wtedy uznam odcinek za nieudany. Stawaj, gościu. Nie chcę mi się odliczać do 10. Dobra, wstał. Jest! Poleciał na dół. Dobra, wygrałem walkę. Nie było to jakoś specjalnie trudne, a więc korweta jest moja. Już nikt mi jej nie odbierze. Ten koleś tutaj wstaje i już niewiele może zrobić. Także proszę pana, odpada pan z programu. Odpadł z programu. Ja wygrałem swój własny program. Także korweta jest moja. Jak zaczęliśmy o godzinie 1, tak kończymy o 20. I oczywiście jak się zaczęło skokiem, tak się też skończy skokiem. I od razu zniszczę tą korwetę, którą wygrałem. Chyba, że nie. No i jaki skill. Tylko szyby powybijało. A nie, w sumie nie, bo tutaj jeszcze się zgniotło masakrycznie. I z przodu. O Jezu, chyba skok na koła to jest jednak gorsze niż w ogóle skok na bok. Już jak się powyginało to auto w ogóle, masakra. Ten samochód już praktycznie nie jeździ. Jak jeszcze zanim go daliśmy jako, wiecie, nagrodę do wygrania, to jeździł, śmigał super, a teraz to w ogóle nawet ciężko ruszyć tym autem. Ja już nie chcę tego auta, równie dobrze mogłem mu temu kolesiowi oddać. Oj. Dobra. Także główna nagroda właśnie wybuchła. I na tle tej pięknej nagrody, którą wygrałem, będę się żegnał teraz z wami. Także jeszcze chciałem podziękować za to, że mam już prawie 50 subskrypcji na kanale. Także super, mega fajnie się cieszę, że wam się podobają te wszystkie filmiki i content. Także Franklin po kilku walkach tylko ma tutaj przecięty
łuk drwiowy, nic więcej, więc trochę dziwne. Ale no cóż, no to nara. Czekaj, tu muszę obczaić, jak się wyłączy nagrywanie w tym nowym programie. A, Alt+, dobra. To nara.